Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak zrobić tooltip w Bubble, który chcemy, żeby wyglądał tak, jak my chcemy, żeby wyglądał, a nie to, co oferuje nam Bubble. Jak coś takiego zrobić? Wbrew pozorom, bardzo łatwo. Przejdźmy sobie do nowej strony. Nazwijmy ją test. I Bubble automatycznie może wyświetlać różne tooltipy dla niektórych elementów, jak na przykład ikonka. Weźmy sobie taką ikonkę. Zróbmy sobie tutaj na przykład question mark, wyświetlmy sobie, zobacz, czy jest taka opcja jak tooltip text. Jak ktoś najedzie na ten question mark, no to wtedy nam się wyświetli taki tooltip. Możemy sobie wziąć lorem ipsum i wkleić sobie tutaj jakiś tekst. Właśnie stąd, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Wrzućmy sobie tego tooltipa, ok. Tutaj na dole sobie dodamy jakieś jeszcze inne elementy, nie wiem, przyciski jakieś, powiedzmy tu są, powiedzmy, że na tej stronie jest różnych, dużo elementów. Coś tu się dzieje na tej naszej stronie. Może jeszcze jakiś kolejny przycisk. Ok. Jest sobie coś takiego. Mamy jeszcze jeden przycisk tu z prawej strony. Dobra, zróbmy preview. I Bubble oferuje zrobienie tooltipa w taki sposób, że sobie jest nasza strona. Ktoś najeżdża na ten znak zapytania i wyświetla się ten tekst. Ok, fajnie. Muszę sobie coś tu zrobić, podejrzeć, zobaczyć, ale już na przykład nie wiadomo, jak to skopiować teraz. Ten tekst wziąć, skopiować i nie wiem, wyszukać w Google. Muszę to zapamiętać, przepisywać, zrobić jakiegoś screena, nie wiadomo co. Możemy za to w Bubble sami zrobić innego tooltipa, trochę bardziej fajnego, przyjemniejszego, bardziej zaawansowanego. A jak to zrobić? No to tak naprawdę nie będzie tooltip, tylko to będzie focus group. Weźmiemy sobie tutaj group focus, taka grupa, która jest przypięta do jakiegoś elementu, do jakiego. Wybieramy sobie naszą ikonkę właśnie, tą z question mark, więc poszukajmy sobie, jest tutaj. Możemy sobie jakiś styl tej naszej grupy wybrać, powybierać tu różne ustawienia, żeby jakoś inaczej wyglądała, żeby była czerwona, biała, zielona, cokolwiek tutaj chcemy. I to jest zwykła grupa tak naprawdę. Możemy ją tylko jeszcze tutaj przesuwać, na przykład odsunąć niżej od naszego elementu, do którego przypięliśmy. Możemy przesuwać w prawo, w lewo, gdziekolwiek chcemy, na przykład minus 150 też ustawić, będzie tak na środku jakby. Teraz przez to, że to jest zwykła grupa, możemy tutaj na przykład dodać sobie teksty. Między innymi wrzucić ten tekst, który wrzuciliśmy tam. Więc zróbmy sobie coś takiego. Weźmy, ten tekst jest naprawdę długi, więc mamy sobie ten nasz tekst, wyświetla się tu i możemy też, oprócz tego, że wyświetlimy tekst, możemy też dać jakieś akcje, na przykład przycisk. Jak ktoś już klika ten question mark i tutaj chce się czegoś dowiedzieć, możemy go przeciągnąć jeszcze, przedać przycisk go tu wiki, albo na przykład dać kolejne przyciski show watch video. Niech ktoś zobaczy filmik z tym, jak to dokładnie wygląda. Możemy tu zrobić wiele różnych rzeczy, wiele ciekawych rzeczy, albo nie wiem, zapłać za to, że dostaniesz więcej informacji. Więc taki tooltip jest dużo bardziej zaawansowany. Jedyne, co musimy jeszcze zrobić, jak mamy takiego tooltipa i klikamy sobie w tę ikonkę, to nic się nie dzieje. Więc na koniec zostaje tylko podpiąć tą naszą grupę, czyli klikamy w ikonkę Start Edit Workflow, Show an Element i lecimy sobie z tym naszym Group Focus. A preview, zobaczcie, mamy tooltipa, najeżdżamy sobie na znak zapytania, wyświetla nam się ten automatyczny tooltip od Bubble. Klikamy sobie, jest ten nasz zaawansowany tooltip, który nagle możemy sobie tutaj skopiować ten tekst. Możemy go wykorzystać. Możemy kliknąć w któryś przycisk. Możemy zrobić tu dużo, dużo więcej. I ten tooltip jest fajny, moim zdaniem, bo możesz sobie zrobić jego wygląd taki, jaki chcesz, dostosowany do twojej aplikacji. Bo ten tutaj, no niestety, ale nic już z nim nie zrobisz. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć.